11 tom, 8 września 1916. Kto żyje w woli Bożej, powtarza to, co Jezus w niej uczynił. Na przykład, gdy ustanawiając Eucharystię, przyjął siebie samego. Prostota i wartość boskiego czynu. Dziś rano, po komunii, poczułam, że mój Jezus w szczególny sposób wchłonął mnie całkowicie w swoją wolę, a ja w niej pływałam. Ale któż mógłby wyrazić to, co czułam? Brak mi słów, żeby się wyrazić. Jezus zaś powiedział do mnie: córko moja, dusza może powiedzieć, że kształtuje na ziemi życie Boże tak wiele razy, jak wiele razy przebywa w mojej woli. Jakże się cieszę, kiedy widzę, jak dusza wnika w moją wolę, aby kształtować w niej życie Boże. Bardzo lubię widzieć dusze, które powtarzają w mojej woli to, co uczyniło w niej moje człowieczeństwo. Ja przyjąłem komunię i przyjąłem siebie w woli Ojca. W ten sposób nie tylko za wszystko zadośćuczyniłem, lecz także objąłem wszystkich i udzieliłem komunii wszystkim, gdyż w woli Bożej znalazłem ogrom i zdolność widzenia wszystkiego i wszystkich. A ponieważ widziałem, że wielu nie weźmie udziału w Przenajświętszym Sakramencie i że Ojciec będzie znieważony, gdyż nie będą chcieli przyjąć życia, więc oddałem Ojcu zadośćuczynienie i chwałę, jak gdyby wszyscy przyjęli Komunię Świętą i dałem Ojcu za każdego zadośćuczynienie i chwałę boskiego życia. Ty też przyjmuj Komunię w mojej woli, powtarzaj to, co ja uczyniłem, a w ten sposób nie tylko za wszystko zadośćuczynisz, lecz także dasz mnie każdemu, tak jak ja zamierzałem oddać siebie każdemu. Oddasz mi także chwałę, jak gdyby wszyscy przyjęli Komunię Świętą. Moje serce się wzrusza, kiedy widzę, jak stworzenie, nie mogąc dać mi z siebie niczego, co byłoby mnie godne, przyjmuje moje rzeczy, czyni je swoimi własnymi, pozoruje, że to ja je uczyniłem i przekazuje mi je, aby sprawić mi przyjemność. Z zadowoleniem powtarzam wtedy: doskonale, moja córko, uczyniłaś dokładnie to, co ja uczyniłem. Następnie dodał: czyny w mojej woli są najprostszymi czynami, a ponieważ są proste, są przekazywane wszystkim. Ponieważ światło słońca jest proste, jest światłem każdego oka, ale słońce jest tylko jedno. Jeden tylko czyn w mojej woli, jak bardzo proste światło, rozchodzi się w każdym sercu, w każdym dziele, we wszystkim, ale czyn jest jeden. A ponieważ moja istota jest bardzo prosta, jest jednym aktem i to aktem, który zawiera wszystko. Nie ma stóp, a jest krokiem wszystkich. Nie ma oczu, a jest okiem i światłem wszystkich. Ja daję życie wszystkiemu i to bez wysiłku i trudu. Daję akt działania wszystkim. Tak więc dusza w mojej woli staje się prosta i razem ze mną pomnaża się we wszystkich i czyni dobro wszystkim. Och, gdyby wszyscy zrozumieli ogromną wartość najmniejszych czynów dokonanych w mojej woli, nie pozwoliliby umknąć żadnemu czynowi. Fiat.